Cześć wszystkim. W tym filmiku pokażę Wam, jak wyciszyć swoje auto. Będą same najważniejsze rzeczy, czyli gdzie kupić materiały, dostaniecie też na nie zniżkę. Powiemy sobie o tym, ile ważą te materiały na każdym elemencie i sumarycznie, ile one kosztują, ile czasu pochłonie zrobienie każdego elementu i jak zdemontować poszczególne części, czy też tapicerkę. No to co? Przenosimy się do garażu, bo przecież nie będziemy tutaj robili tego w polu pełnym rzepaku. Jeszcze mam parę wskazówek, zanim zaczniemy pracę. Po pierwsze, weźcie sobie zgodę od żony, bo na pewno Wam się przyda. Po drugie, podzielcie sobie pracę na jakieś etapy, na przykład jednego dnia drzwi, drugiego bagażnik, trzeciego tam maskę, nadkola. Jak zobaczycie na filmiku, będę tam różnie ubrany, nie dlatego, że się lubię przebierać na filmikach, po prostu dlatego, że to robiłem w czasie wolnym, a trochę to zajmuje. Tam zobaczycie ile, bo będzie w godzinach to napisane. I ostatnia, trzecia wskazówka. Wolno oznacza szybko, czyli lepiej powoli, dokładnie niż szybko coś urwać, zepsuć albo niedokładnie przykleić czy zrolować. Gdzie możemy sobie kupić takie materiały wyciszeniowe? Na naszym rynku jest głównych dystrybutorów tych materiałów. Jeden dystrybutor jest bardziej wypromowany, a drugi jest mniej. Jak porównałem sobie koszyki, to tego mniej promowanego dystrybutora wyszło mi taniej, a materiały mają praktycznie takie same, więc się zdecydowałem na zakup w firmie ABF Trade z Warszawy. Jeżeli przychodzicie z mojego kanału, to na hasło sam wyciszam, dostaniecie jeszcze jakąś tam niszkę, kod rabatowy na zakup tych materiałów, także polecam, na pewno Wam też pomogą w doborze tego, jeżeli nie będziecie jeszcze pewni, nawet po obejrzeniu mojego filmiku, gdzie jaką matę nakleić, jakąś piankę, czy z czego tam mówić. Co będziemy wyciszali, a czego nie ruszamy i dlaczego? Powiem tylko, że zależy nam na kosztach, na czasie, ale też na skuteczności tego wyciszenia i żeby wszystkie te trzy parametry współgrały, to wyciszymy sobie tak. Maskę, podszybie, nadkola przednie, nadkola tylne od wewnątrz, cztery pary drzwi i słupki a także podłogę w bagażniku. Czego nie ruszamy? Nie ruszamy podłogi, dlatego że to jest trudna sprawa, schodzi dużo materiału, dużo czasu, no i to też jest bardziej skomplikowana praca przy konsoli środkowej. Nie ruszamy też dachu, efekty, no i jakieś tam pewnie są, jak przy wyciszeniu każdego elementu, ale też to jest trochę rozbierania przy tych światełkach, ściąganie pod sufitki, można bardzo tą podsufitkę ubrudzić, to też jest szkoda, to wiecie, nie wszystko potem będzie dobrze pasowało, także dachu i podłogi nie ruszamy, resztę wyciszamy. Jakich materiałów użyjemy do wyciszenia naszego samochodu? Na pewno mamy maty butylowe, jak i pianki akustyczne. Jeżeli chodzi o maty butylowe, to nakładamy je na gołą blachę, tam gdzie występują wibracje i generalnie mamy trzy grubości, tutaj 2, 2,5, jeszcze powinna być 4 mm, której nie mam akurat. I gdzie nakładamy maty 2 mm? Tam, gdzie nie chcemy obciążać elementów, czyli na takich elementach jak na przykład drzwi. Maty 2,5 mm nakładamy na takich elementach, które mogą być obciążone, na przykład podłoga i bagażnik. A te 4 mm, której akurat nie mam, możemy nakleić sobie na nadkola i możemy nadkleić sobie na podłogę. Jeżeli chodzi teraz o pianki akustyczne, to mamy pianki kauczukowe izolujące i piankę pochłaniającą. I teraz gdzie używamy? Te pianki kauczukowe generalnie tam, gdzie może dojść do jakichś zabrudzeń, na przykład przez wodę czy przez coś tam. A pianki pochłaniającej najczęściej używa się w drzwiach, do car audio, jest fajnie pochłania. Ten materiał też się fajnie tutaj wygina, kształtuje. Teraz generalnie te pianki kauczukowe nakleja się na te maty butylowe, żeby otrzymać najlepszy efekt. I są jakby drugą warstwą na to. Gdzie danych materiałów użyję, to jeszcze Wam
powiem w filmiku dokładnie. I co tam jeszcze? No i pamiętajcie, że one mają wszystkie klej, także tutaj możemy sobie odkleić to. I tutaj też mamy wszędzie klej, więc fajnie się z tym pracuje. A technikę pracy pokażę wam później. Okej, wyciszane drzwi. To zanim powiem wam o ogólnych takich zasadach, którymi się trzeba kierować wyciszając samochód, powiem wam o tym, jak zdemontować tapicerkę tutaj w Superbie. W innych autach pewnie będzie trochę inaczej, ale jest dużo filmików instruktażowych na YouTubie, także na pewno to znajdziecie. Dobra, rozbieramy ten boczek. Jak widzicie, ja już mam tutaj boczek wybebeszony, ale pokażę wam, o co chodzi, jak się go zdejmuje. Ok, na początku bierzemy sobie śrubokręcik i podwadzamy sobie tutaj, tu i tu. I to nam wychodzi, to ma dwie wtyczki. Tutaj jedna wtyczka i pod tym jest druga wtyczka. Odpinamy, prosta sprawa. Potem tutaj pod spodem chyba nie będzie widać. Tutaj jest śrubeczka. TX30, patrzcie, jaki mam fajny przyrząd. Tyk, ja już ją odkręciłem wcześniej. Magic. TX30, kluczyk, odkręcamy i na samym dole tutaj, tutaj trzeba zrobić pół obrotu i zwolnić taką śrubę. Następnie lampeczka, zobaczcie, tutaj tylko naciskamy śrubokrętem, odpinamy kostkę. No i już możemy siłować się ze spinkami. Bierzemy sobie takiego majstra dziobaka, szukamy spinek i dookoła jedziemy. Jak już troszeczkę nam się zrobi miejsca, możemy wsadzić rękę i po prostu wyciągać tapicerkę. A na końcu ją pchamy do góry. I czy tam uderzymy do góry i ona wyjdzie. Nie róbcie tego zbyt mocno, żeby nie poodrywać kabelków, którymi ta tapicerka jest przyłączona tam w środku. A jakie to kabelki, to zaraz wam powiem. Ok, mamy boczek drzwi odgięty już i teraz tutaj drenażyk sobie wyjmujemy, tu odpinamy klamkę, robimy to tak, że ten plastik odciągamy w tamtą stronę, wyjmujemy, ja tego jedną ręką nie zrobię. Odpinamy tutaj od głośnika kabelek, tu kabelek i tyle. I drzwi zdjęte. Tak? Tak. Dobra, to działa. Dobra, to skoro mamy już zdjętą tapicerkę, ja tutaj jeszcze zdjąłem sobie tą zaślepkę otworu technologicznego. I teraz patrzcie, okazuje nam się ta blacha zewnętrzna tutaj. I tu jest coś tam jednak naklejone, żeby były mniejsze wibracje. Ale słabo to wygląda. My to musimy wszystko wykleić matą butylową 2 mm i robimy tutaj we wnętrzu całą taką warstwę z tego. Ja bym sugerował robić to od dołu i robić z taką zakładeczką, bo tutaj nie wiem czy wiecie, ale leci woda i jeżeli będzie leciała, no to lepiej żeby poleciała o tak, że na zakładeczkę, niż jakby było tak i tu jakbyście źle coś zwałkowali, to by się mogła dostać woda i mogłaby się pojawić korozja. No i co? Odklejamy to białe. Naklejamy sobie takie paski, czy jak tam chcecie. Kwadraty, im większe, tym lepiej. Ja tutaj wziąłem sobie dwa takie skraweczki. No i wałkujemy bardzo dokładnie. Tutaj widzicie takie kwadraciki. Najlepiej jak one są praktycznie sprasowane, że nie widać tych linii. No ciężko to jest czasem zrobić. Ale to sprawdzajcie, czy każdy jest ten kwadracik tak, wiecie, rozwałkowany. No i krawędzie, czy są dobrze tutaj rozwałkowane, żeby się nigdzie od góry nie dostała woda. Co tam jeszcze? W środku są takie wzmocnienia. Tych wzmocnień nie obklejajcie. Nie doklejajcie też do samego dołu tych mat butylowych. Zostawcie tu jakieś tam miejsce, żeby woda sobie mogła też tam właśnie spływać. Nie przejmujcie się, że gdzieś tam nie dojedziecie tą matą, bo już nie dostajecie. To po prostu lepiej mniej zrobić, niż dalej gdzieś tą matę wypuścić,
a żeby była niedokładnie przyklejona, czy żeby się tam odklejała, potem gdzieś tam uderzała, wibrowała, czy się tam dostawała woda. Dobra. To jak już obkleicie całe to wnętrze, co Wam pokażę też na filmikach, jak to będzie wyglądało, to trzeba obkleić teraz to. Również mata butelowa, tu już nie musicie robić jakichś tam zakładek, może być o tak. Im większy kawałek, tym fajniej to wygląda, tym lepiej tak naprawdę. Starajcie się te wszystkie przewody, żeby były jednak nad matą, nie przykrywajcie tych silniczków, tych przewodów, tylko starajcie się, żeby to wszystko było nad matą, żeby mata była pod tym. Da się to zrobić, zaraz Wam pokażę. Tu są otwory na spinki, ich też nie zakrywajcie, zostawcie jakiś tam margines, żeby Wam potem dobrze boczek doszedł drzwi. Co jeszcze tu z takich ciekawych rzeczy? A no tutaj to już chyba tyle. Na tyle. Jak już to będzie obklejone, to się bierzemy za tapicerkę. Obklejamy tutaj sobie, nie mam chyba, a tu mam kawałek. Obklejamy sobie tapicerkę pianką pochłaniającą. To jest pianka akurat pochłaniająca. Staramy się to zrobić z jednego kawałka, potem sobie powypuszczać tylko te spineczki i to co potrzebujemy. No i jak pójdzie to tu, potem to tu i proste. I sprawa prosta. Aha, jeszcze Wam nie powiedziałem, że można zastosować coś takiego, czyli to jest taka pianka kauczukowa. Ją dajemy tutaj na krawędziach, troszeczkę ją wypuszczamy poza ten rancik, do którego dochodzi tapicerka i ona zapobiega temu, że tapicerka jakby czasem, nie wiem, byście jechali po dziurach czy coś, tapicerka pracuje i plastik może gdzieś tam uderzać o boczek drzwi, to ona tutaj to amortyzuje i ja tak dookoła każde drzwi też obkleiłem, co Wam też pokażę. Jak widzicie, część pracy już zrobiona. Zapomniałem Wam powiedzieć, że tu też jest otwór technologiczny przecież i fajnie, że jest, bo tędy też można tam nawrzucać wyciszenie i dobrze się to wałkuje w tamtym miejscu. Dobra, działam dalej. Jak widzicie, nadal działam, to jest jeszcze nieskończone, dopiero tak wstępnie założone. Udało mi się to zrobić jakby z jednego całego kawałka, ale jakby Wam się nie udało, czy trzeba by to jakoś bardzo ciąć, czy kawałkami, to się tym zupełnie nie przejmujcie, bo to i tak będzie spełniało swoją funkcję, czyli będzie tłumiło te drgania, także wygłuszało. Także wiecie, jeżeli nie robicie tego na co dzień profesjonalnie, gdzieś tam w firmie, tylko dla siebie, to się tym zupełnie nie przejmujcie, że to jest choć trochę mniej estetyczne, czy musieliście pociąć na więcej kawałków. Luz, pełny luz. Okej, guys, drugi etap mam już za sobą, tego wyciszania matami butylowymi. Jak mi wyszło? W porządku. Generalnie wszystkie przewody na wierzchu. Także jest ok, tak jak Wam mówiłem, ogromny pedantyzm nie ma znaczenia na tłumienie drgań i na samo wyciszenie. Dobra, biorę się teraz za tapicerkę. Dociąłem już sobie piankę pochłaniającą ABM i muszę ją tylko teraz dopasować do tapicerki. No i zobaczcie, tapicerka już jest oklejona pianką pochłaniającą. Teraz tylko montuję całość i drzwi gotowe.
jestem właśnie po jeździe testowej, po wygłuszeniu drzwi i wiecie, no jest z tym dużo roboty, ale akurat w tym samochodzie to nie ma takiej spektakularnej różnicy w wyciszeniu przed a po. Trochę jest oczywiście, jest lepszy basik z radia, ale tak naprawdę zaczynamy słyszeć inne strefy, które nie są wygłuszone, czyli ja zacząłem słyszeć tutaj te uszczelki, że tutaj mi z tego bziuka, zacząłem słyszeć bardziej nadkola, także tu już jest ok, ale jest jeszcze sporo do zrobienia. Jeżeli szumi nam z okolic szyb, to musimy do uszczelek naszych oryginalnych dołożyć do środka takie piankowe uszczelki, który tam link wam wrzucę w opisie. Jak to zrobić? Jest taki przepychacz, który ma taki koniuszek, to też da się kupić na Allegro. Do jego końca wiążemy tą naszą uszczelkę. Ja tutaj mam 7 mm, średnicę 7 mm. Wiążemy i po prostu przez uszczelkę będziemy to przepychać. Oczywiście, żeby lepiej to szło, dajemy jakiegoś Ludwika, płyn do mycia rąk, albo najlepiej silikon w sprayu, czy tam taki spray silikonowy do uszczelek. Chciałem to zrobić najpierw na uszczelce całej, czyli bez przecinania uszczelki, ale nie udało mi się to zrobić. Zobaczcie, tutaj są takie dziurki. O tutaj. I przez tą dziurkę chciałem przełożyć to wszystko, żeby przeszło. No i mnie się to nie udało. Może jakbym miał kogoś drugiego do pomocy, to może by się udało, bo ponieważ uszczelka była trochę sparciała, to rozerwała mi się tam dziurka przez ten przepychacz, bo jakby były duże siły tak dookoła działające i ta dziurka się zaczęła rozrywać i mi rozerwała pół uszczelki. Także musiałem kupić nową za 239 zł. Przyznaję się, bez bicia, po prostu akcja, która miała skończyć się po 5 minutach, skończyła się po paru godzinach. No, ale to jak obejrzycie filmik, to takiego błędu już nie popełnicie. Następna uszczelka to jest ta nowa. Ja ją przetnę, ładnie sobie przejdzie przez nią ta uszczelka i zakładam na drzwi. Nie trzeba tego kleić nawet. Pokażę wam. No i tak to wygląda po skończonej pracy. Łączenie jest tutaj. Niezbyt piękne, ale ma działać. Pokazałem wam, jak założyć sznur gumowy do tej uszczelki, sznur gumowy o średnicy 7 mm z przecinaniem tej uszczelki i to jest łatwizna. Natomiast tutaj, jeżeli chcemy założyć sznur gumowy, to już nie jest taka łatwizna, bo tak. Znaczy, teraz wam powiem, że jest jeszcze większa łatwizna, ale o co mi chodzi? Ta uszczelka jest przyklejona tutaj i nie da się jej zdjąć i przeciąć jej i fajnie przeciągnąć tego sznura. I teraz tak, ja próbowałem przez... Tu są na obwodzie takie dziurki, przez te dziurki przeciągnąć ten sznur. Bez zdejmowania tej uszczelki. Zupełnie mi nie szło, więc postanowiłem, że to zrobię tak. Tak jak ktoś na forum też to robił. U niego podobno działa, ja też tak robię. Czyli przewlekam się też 7 mm sznur o średnicy 7 mm. Co jakiś czas tam podklejam i tak dookoła całych tych drzwi. I zobaczcie, tutaj będzie prężyło, tutaj też będzie prężyło i sprawdziłem na innych drzwiach i to naprawdę działa. Wygłusza, więc roboty jest minuta dosłownie z tym, a też myślę, że będzie to dobrze działało. Dobra, uszczelki mam już założone, zaraz jadę na jazdę testową. Chciałem wam powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Uszczelki zdejmuje się ciężko, jakby to powiedzieć, łatwiej się wkłada niż wyjmuje. Najlepiej zdejmuje się je tutaj, czyli na tych zagięciach. Ale nie jest to prosta praca, nie jest to praca też na 2 minuty. Warto mieć rękawice, bo mnie aż bolały od tego palca. Wróciłem właśnie z jazdy testowej po wyciszeniu uszczelek, czyli włożeniu do nich tych sznurów gumowych, czy tam piankowych, zwał jak zwał. I jest duża poprawa, ale nadal słyszę tutaj z okolic słupka, a jakieś dźwięki, bo lusterka powodują dużo hałasu. Ten hałas uderza nam w tę część szyby i tutaj po prostu ze słupka a coś słyszę.
Podobno właśnie w tym samochodzie bardzo dużo pomaga wyciszenie słupków A, co też oczywiście sprawdzę, ale względem wyciszenia samych drzwi, no to komfort teraz naprawdę wzrósł. Tak wygląda wnęka koła prawego po wyjęciu plastikowego nadkola. I teraz jak to wygłuszyć? Są różne sposoby, jedne są bardziej czasochłonne, inne mniej, jedne droższe, drugie tańsze. Powiem Wam, jak ja to zrobię. Nie będę omawiał, jak inni to robią. Otóż tutaj jest taka część grodziowa i ja tą część grodziową zrobię matą butylową 4 mm, czyli dosyć grubą. Tej strony tu nie będę ruszał, ale nadkole plastikowe z tej strony wykleję matą butylową 2 mm. i pianką kauczukową, taką izolującą, specjalną, o grubości 6 mm i zobaczymy, jak to będzie grało, a raczej nie grało. Korzystając z okazji, że mam wybebeszone nadkole prawe w moim Superbiku, pokażę Wam jeszcze dla tych, którzy mają Superba, zobaczcie, od razu możecie sprawdzić uszczelnienie wału i u mnie już jest całe cieknące. Czyli kolejna rzecz do zrobienia, uszczelnienie wału przy okazji wymiany rozrządu. To jest to, co mówiłem w moim filmiku o wszystkich wadach Superba. Ok, jestem już po wyklejeniu matą butylową czwórką tutaj tej części grodziowej z nadkola. Przy okazji mam dla Was takie wskazówki, zobaczcie na to. To jest taka płynna, zastygnięta, ale płynna konserwacja, która tutaj była, więc bez opalarki się tutaj nie obejdzie. Trzeba po prostu całe to przejechać opalarką, stopić tą płynną konserwację, następnie odtłuścić alkoholem izopropylowym i znowu opalarką fajnie podgrzać. Pomimo, że maty butylowe z ABM-u mają bardzo dobry klej, no to i tak tutaj przyda się podgrzanie tego, żeby... No ta mata jest dosyć gruba, żeby to wszystko fajnie siadło. Tutaj wszędzie dostaje się brud, więc trzeba to zrobić naprawdę dokładnie. Tak wygląda nadkole plastikowe po pierwszym etapie pracy, czyli po naklejeniu maty butylowej 2 mm ABM. Teraz to jest naprawdę solidne nadkole, zrobiło się ciężkie, nie takie jak wcześniej, czyli plastikowe, lekkie, latające, drgające, przepuszczające dźwięki i rezonujące. Teraz to będzie bajeczka. Na matę butylową wskoczyła nam pianka kauczukowa 6 mm ABM-u. Widziałem, że niektórzy kleją to takimi małymi paseczkami, natomiast ja postanowiłem, że walnę taki cały gruby płat, potem wszędzie ten klej mocno podociskam, a na końcu zajmę się otworami tymi montażowymi, że po prostu porobię w nich dziury. Jeszcze jedna taka wskazówka dla Was, tutaj na wszystkich tych rożkach, żeby ten klej, który i tak jest mocny, ale żeby dobrze trzymał, ja używam opalarki i trochę po prostu nagrzewam sobie te boczne krawędzie i wtedy dociskam i to będzie naprawdę mocno trzymało. Okej, nadkole mamy już wyciszone. Powiem tak, ciężko było to założyć samemu. Przydałaby się czyjaś pomoc. Ja sobie pomogłem takim lewareczkiem, czyli jak mi nie chciało wejść w nakazane miejsca, to sobie tam podlewarowałem trochę. No i dało się, ale jest ciężko. A teraz chyba najgorsze. Znaczy, mnie się wydaje, że to będzie najgorsze, bo myślimy sobie, że ciszę nadkola od wnętrza, a to oznacza, że muszę zdjąć te całe boczki w bagażniku. Kanapę też do tego trzeba zdemontować. I w sumie zwlekałem trochę z tą robotą, bo się jej obawiam. Ale zobaczymy, może okaże się, że nie jest taka zła, albo że nie zajmuje wcale tak dużo czasu. Mam jakąś taką instrukcję i postaram się po tej instrukcji to zrobić. Działamy.
Ok, jak zdemontować ten cały boczek? Na początku musimy zacząć od demontażu kanapy, czyli kanapę ciągniemy do góry, siedzisko dolne ciągniemy do góry z równoczesnym takim ruchem wpychania i ona nam wyskakuje. Następnie pomiędzy oparciami mamy tutaj śrubkę do odkręcenia na Torxa 30, zdejmujemy taką zapadeczkę i wychodzą nam już w jedną i w drugą stronę. Wychodzi nam już oparcie. I potem jeszcze tutaj, ja już zacząłem odkręcać, o, mamy takie coś, odpinamy sobie klemę od akumulatora, bo tam mamy poduszkę powietrzną, a to się zdejmuje tak, że tu mamy po prostu jedną śrubeczkę i wyszarpujemy to. Teraz Wam pokażę, jak dalej to wygląda. A no i odpinamy wtyczkę od poduszki powietrznej. Ok, to jak już zdjęliśmy to teraz sobie zdejmujemy tą górę. W tych haczykach możecie podwadzić, ten haczyk się zdejmuje, ten to nie wiem, chyba nie. Ten haczyk się zdejmuje i tutaj jest Torx 20, Torx 30, Torx 30 i tutaj jest Torx 30. No i na spinki to jeszcze kostkę trzeba odczepić i nam góra ładnie schodzi. I zostaje nam w sumie tylko to do zdjęcia, a to się trzyma tutaj na śrubeczce Torx 20. I zaczepy są takie, wyciągamy i mamy boczek zdjęty. Prościzna. Tak się bałem tego zdejmowania boczków, a tu bajeczka po prostu. Zobaczcie, ukazało nam się wygłuszenie. O, to jest jedno, tutaj jest druga, tak jakaś mata wklejona, no i to szypruszy praktycznie, zrywamy to wszystko, nie zostawiamy. Dobra, biorę się do roboty. Zrobiłem sobie przerwę w trakcie pracy, tak wygląda częściowo naklejona mata butylowa, 4 mm. Jeszcze sporo roboty. Ok, a tak wygląda efekt po naklejeniu samych mat butylowych na nadkole. Teraz będę to wszystko przykrywał pianką 1,5 cm akustyczną, kauczukową. A tak wygląda efekt końcowy po naklejeniu pianki akustycznej 15 mm z ABM-u. Fajnie jest, co? Porównajcie sobie, jak było wcześniej. A jak jest teraz, będzie na pewno spora różnica w wygłuszeniu. Słuchajcie, jestem mega szczęśliwy, bo skończyłem wygłuszanie nadkoli od wewnątrz. Tak jak Wam mówiłem, trochę się obawiałem, że to będzie dużo tego ściągania. No i było, ten pierwszy boczek zrobiłem tak zachowawczo, ale przy drugim to już maszynowo ciągnąłem i zrobiłem go w czasie 2 razy szybszym niż ten. Naprawdę, nie ma się czego bać, to już nadkola były gorsze niż ściągnięcie tego wszystkiego. No i co? I teraz dalej kontynuuję, robię bagażnik matą butylową 2 mm, potem pianka kauczukowa, chyba tutaj dam 6 mm, nie potrzebuję jakby tutaj bardzo grubo tego wygłuszać. Do roboty.
tak wygląda częściowo zrobiony bagażnik. A teraz patrzcie, tak już wygląda to z pianką akustyczną 6 mm. Na koniec zostawiłem sobie najprzyjemniejsze, najłatwiejsze, czyli wygłuszenie pod szybie i maski, żeby nie nadwyrężać waszego czasu antenowego, to tylko powiem, że zdejmujemy pod szybie w ten sposób, że gumę zdejmujemy, tutaj spineczki na pod szybie i pod szybie wychodzi, tam doklejamy matą butylową 4 mm, może nawet 2 mm i generalnie tyle, robimy to dokładnie, bez żadnej pianki, bo tutaj dostaje się woda i sama mata gruba butylowa nam wystarczy. Jeżeli chodzi o maskę, to będziemy wygłuszać tutaj pod tą częścią fabrycznego wygłuszenia. Ściągamy spineczki, prosta sprawa, i tutaj dajemy matę 2 mm z ABM-u, żeby nie ważyła dużo, żeby ta maska tak mocno nie ciążyła. I dajemy piankę pochłaniającą 1,5 cm. No i tyle. Biorę się do pracy. Aha, sorry, nie powiedziałem wam jeszcze, że trzeba zdemontować wycieraczki i tutaj robota przestała być już łatwa, bo o ile jeszcze mamy dosyć młode auto, tutaj po prostu wycieraczka jest na wieloklinie, więc łatwo dosyć wyjdzie, trzeba WD-40 tutaj popsikać, chwilę się namęczyć i u mnie to ładnie zeszło, bo już praktycznie są zdjęte. Ale jeżeli macie stare auto, to szczerze współczuję, pokażę wam, jak ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem tak, że podłożyłem sobie tutaj klapcęgi, odciągnąłem, żeby było ten, i troszeczkę popukałem sobie młotkiem w tą śrubę, w ten czpień. Uważajcie też, bo tutaj może się dużo złego stać. Możecie tak, albo połamać to, jak za mocno naciśniecie, albo gdzieś tam wam uderzy w szybę, może pęknąć szyba, albo możecie to za bardzo potargać, że tak się brzydko wyrażę, i możecie mieć silniczek, wycieraczek do wymiany. Także współczuję tym, co mają starsze auta. Ja mam kilkuletnie, więc to poszło dosyć sprawnie. Po szybie mamy już zdjęte. Zobaczcie, tak wygląda fabryczne wyciszenie. O, tak właśnie. Takie coś śmieszne. Ale zaraz tu będzie porządnie. A tak wygląda efekt końcowy. Odwołuję to, co powiedziałem na początku, że najłatwiejsze zostawiłem sobie na koniec, bo jednak sporo było pracy przy docinaniu tej maty butylowej. Ona jest dosyć gruba, 4 mm, więc też mocno trzeba ją rozwałkowywać. Ja też porobiłem sobie takie tutaj, nie wiem, czy to będzie widać tutaj, takie rowki. Fabrycznie to były rowki do odprowadzania wody, żeby sobie szła do tych miejsc, i ja też postarałem się, żeby takie rowki pozostały, żeby woda sobie swobodnie spływała. Ale wygląda to fajnie. Jeszcze zabezpieczyłem, zobaczcie, od tej strony to pod szybie. Także całe kompletne jest już zrobione i będę się brał za maskę.
przy okazji demontażu fabrycznego wygłuszenia maski zdałem sobie sprawę z dwóch w zasadzie to smutnych rzeczy. Pierwsza taka, że to jest najcięższa rzecz z wygłuszenia, a nie waży prawie nic. A druga rzecz, że zobaczcie jak oszczędzają. Tutaj pod maską jest niedomalowana, więc jak mamy od nich wymagać od nowoczesnych samochodów, żeby były dobrze wygłuszone, jak nawet oszczędzają na farbie. I tak w Superbie jeszcze nie ma tragedii, bo w innych modelach, na przykład w Fabii, czy w ogóle w tańszych markach, to już tutaj wszędzie już jest takie tylko przyprószone tym lakierem. Oszczędności pełną gębą. Szwagier, żeby twoja wypowiedź znalazła się w filmiku. Może nie. Powinien się nazywać ekscytacja na temat browaru. Tak, euforia. Nie reklamuj, bo mi za to nie płacą. Mam jeszcze jedną taką wskazówkę. Po skończonej pracy jadał pół. Trzeba przyklepać. Żeby wyciszyć słupki, w tym słupek A, trzeba po prostu zdjąć na przykład słupek A. Robimy to tak, że wsadzamy łapę tutaj pod uszczelkę, ciągniemy i następnie tutaj niżej też ciągniemy tak jakby przy szybie i wychodzą, zobaczcie, dwa takie zaciski, a tak jest wyciszony słupek A, potęga. Ja to wyciszę pianką memory, akustyczną, pochłaniającą, typu fala z firmy ABM, 10 mm. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało po pracy. A tak wygląda słupek A po wyciszeniu pianką pochłaniającą typu fala z ABM-u. Jak widzicie, ominąłem tutaj te strefy, w których słupek przylega do karoserii, żeby to wszystko fajnie się zamknęło. No i pozostaje mi już tylko prosty montaż, czyli wczepienie dołem i zapięcie na spineczki, dobicie pięścią. A teraz bardzo ważna kwestia, czyli ile czasu zajęło mi wyciszenie tego samochodu. Otóż maskę robiłem godzinę 30, pod szybie 3 godziny, nadkola przednie, lewe w 3,5 godziny, prawe w 3,15. Drzwi przednie, lewe 3,5 godziny, przednie, prawe 3 godziny. Drzwi tylne, lewe w 2 godziny, prawe w godzinę 45. Nadkola wewnętrzne, lewe robiłem w 4 godziny, a prawe w 3 godziny. Słupki A wyciszyłem w 20 minut na każdy słupek, bagażnik w 30 minut. Razem wyszło około 29 godzin pracy i te różnice w czasach wynikają z tego, że oczywiście jak wyciszyłem lewe drzwi, to z prawymi już miałem łatwiej, wiedziałem jak się to robi i to są różnice rzędu pół godziny, a nawet w przypadku nadkoli wewnętrznych to jest aż godzina różnicy czasu. Jeszcze jedna ważna kwestia, czyli ile ważyły materiały, których użyłem do wyciszenia tego samochodu, a ważyły 37 kg. Czy 37 kg to jest dużo? Co tyle waży mniej więcej? 10-letnie dziecko? Tak mi się wydaje. No to rozkładając to na całą tutaj powierzchnię samochodu, to jest niedużo. Gdybym pewnie robił jeszcze podłogę i dach, to by ta waga się zbliżyła do 60 kg. Ale no nie macie się raczej o co martwić, o te 37 kg, że będzie wam samochód więcej palił. No nie, to są jakieś takie, myślę, pomijalne wartości. Najważniejsze, czyli ile kosztowało mnie wyciszenie Superba trójki bez dachu i bez podłogi. W ABM Trade zapłaciłem
1000 zł, dokładnie chyba 990 zł. Dodatkowo przez fakt, że zepsułem uszczelkę prawych drzwi, musiałem ją kupić za 239 zł. Dodatkowo doszły jeszcze te pianki i klej do pianek do uszczelek, co dało razem około 1350 zł. Więc uważam, że relatywnie tanio, porównując to do cen, które musimy zapłacić w profesjonalnych firmach zajmujących się wyciszeniem. Pewnie jesteście ciekawi, ile kosztowałoby wyciszenie takiego Superba, gdybym nie robił tego samodzielnie, a oddał go do profesjonalnej firmy. Oczywiście zadzwoniłem, zapytałem. Ceny oscylują pomiędzy 7,5 tysiąca złotych netto, a 8,5 tysiąca złotych netto za taką usługę, którą ja tutaj na tym aucie wykonałem, czyli między 9,250 brutto, a powyżej 10 tysięcy brutto. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No nie chcę tego oceniać, bo ja znam ceny prowadzenia działalności w Polsce, ceny utrzymania pracownika, także nie mówię, czy to jest dużo, czy to jest mało. Za taką usługę sami sobie musicie to oszacować, ocenić. Jakie są efekty naszej pracy? Jestem właśnie na jeździe testowej i jest naprawdę cicho i przyjemnie, o wiele ciszej niż było. Nie podam wam wartości w decybelach, ile to tak naprawdę wynosi. Tam specjaliści podają, że mniej więcej 3-3,5 decybela mniej jest. Dla mnie nie znaczy to nic. Muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę cicho i teraz Superbem jeździ się przyjemnie. I ten zabieg jest warty zapłacenia, czy to za te materiały i zrobienia tego samemu, czy to zrobienia tego w profesjonalnej firmie, naprawdę. Jadąc w tej chwili, słychać tylko taki jakiś ogólny szum dookoła, troszeczkę. Wiadomo, że nie będzie idealnie cicho jak w Rolls-Royce. Coś tam zawsze będzie słychać i słychać. I słychać, ale naprawdę będziecie zadowoleni, aż się buzia cieszy. Fajnie by było jeszcze, gdyby te szyby i przednia, i boczne były dodatkowo wyciszone. W niektórych wersjach Superba są, można też to kupić dodatkowo, to wtedy by było jeszcze lepiej. Bo jeden z większych hałasów, jakie słyszę, to jest hałas powietrza uderzającego o tę szybę, gdzieś tu z okolicy lusterka, albo po prostu tak z boku uderzającego. Więc jeżeli tu by były podwójne szyby, to by było już idealnie. Testowałem przy prędkości 120, 140, 160 nawet. I między 120 a 160 jest naprawdę niewielka różnica, jadąc tak jednostajnie. Jednak podczas przyspieszania trochę coś tam słychać, ale podczas jazdy takiej jednostajnej naprawdę można się zapomnieć i zamiast 120 pojechać 160. Teraz widzę, że te godziny przepracowane przy tym samochodzie miały naprawdę sens. Wiecie, jak z tyłu zrobiło się cicho i przyjemnie, teraz to jest naprawdę limuzyna. Z tyłu są jeszcze ciemne szyby, więc ta folia na szybach dodatkowo jeszcze izoluje. No, tam się jedzie bajecznie, tu też jest super, ale tam to się naprawdę już jedzie bajecznie. Widzieliście też w filmiku, że grubo tam napchałem na to nadkole od wewnątrz i no teraz to jest nieba ziemia. Ja cię kręcę, jest naprawdę samochód teraz o klasę wyżej. Dlaczego producenci tak nie mogą robić samochodów, tak ich wyciszać? Tymczasem oni jeszcze na tym oszczędzają. Mnie to kosztowało 1000 zł. Dlaczego producent nie może tego zrobić, żeby poprawić komfort użytkowników? Zobaczcie, zaraz będzie przejeżdżał koło mnie samochód. Szybko. Praktycznie niewiele go słychać, prawie nic. To dzięki temu wyciszeniu. Jest bajkan. Od tej pory każdy kupiony przeze mnie samochód będę albo sam wyciszał, albo dawał do wyciszenia przez profesjonalistę. Naprawdę. Pomyśleć, że to kosztowało tylko 1000 zł. No, oczywiście, pracy bardzo dużo, ale tylko 1000 zł. To są najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. A w ogóle dlaczego zdecydowałem się na wyciszenie Superba i dlaczego warto wyciszyć Superba? I jak idziemy sobie do salonu i płacimy między 130 a 200 tysięcy złotych za takie auto, no to jednak chyba chcielibyśmy trochę mieć tej ciszy podczas jazdy, trochę też komfortu. Natomiast po zdemontowaniu wszystkich elementów tych wyciszeniowych i po zerwaniu z nich fabrycznego wyciszenia, wyszło mi, że mieszczą się w takim woreczku małym i ważą około 0,5 kg. No nie liczę tego wyciszenia pod maską, które totalnie nic nie daje. Mam takie
też bezsensowne porównanie, że w nowym Rollsie Spectre tam jest 180 kg wygłuszeń, tam są podwójne szyby akustyczne, tam są też wyciszone opony, także no, porównanie bezsensowne, ale widzicie jak tutaj Skoda czy też inne marki samochodowe podchodzą do zagadnienia. Te blachy są po prostu gołe, na nich jest, na każdej takiej ma blasze jest naklejone może po jednej macie takiej butylowej, po takim dosłownie kawałku, nie wiem czemu służącym. To jest absurdalne po prostu podejście firm samochodowych do wyciszania samochodów. Jeśli podobał Wam się ten materiał, to zapraszam do subskrybowania, lajkowania, no i komentowania. Widzimy się w następnych odcinkach. Nareczka.